Mam okazję, przyjemność tutaj gościć na scenie trzy osoby, każda z trochę innej bajki, ale każda ma dużo ciekawego do powiedzenia. Od prawej strony i od kobiety zaczynając, Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ale także od niedawna na przykład autorka Nowego Obywatela. Stefan Adamski, z Obywatelem związany od bardzo dawna, wtedy jeszcze Obywatelem, teraz obecnie Nowym Obywatelem, ale działający aktywnie społecznie jeszcze wiele, wiele lat wcześniej w opozycji demokratycznej, obecnie w Stowarzyszeniu Atak Polska. I po mojej lewicy, co nieprzypadkowe, Remigiusz Okraska, czyli ta socjalistyczna frakcja w Nowym Obywatelu, osoba, która od już właściwie 20 lat ma okazję w różny sposób angażować się w szeroko rozumianą kontestację, o czym właśnie będziemy mówić. Pytanie pierwsze. Bo w ogóle, jeżeli Państwo spojrzeli w program, będziemy mówić o ruchach obywatelskiego protestu i samoobrony w Polsce i na świecie. Pytanie pierwsze jest o te ruchy, które w ostatnich latach w Polsce i na świecie się ujawniły. Jednak trochę takich masowych mobilizacji miało miejsce. Najpierw byli antyglobaliści czy alterglobaliści, w zależności od tego, jak poszczególne ich frakcje się chciały etykietować. Teraz są oburzeni, są wszystkie te ruchy okupacyjne, Occupy Wall Street i różne ich lokalne mutacje. No ale w Polsce na przykład całkiem sporą skalę protestów była swego czasu zorganizować w stanie samoobrona. I chciałem się zapytać, co tak naprawdę trwałego osiągnęły te ruchy? Czy poza tym, że w pewnym momencie mobilizowały wyobraźnię społeczną, że były w mediach, rzeczywiście potrafiły wnieść jakiś wkład, czy nie wiem, zmienić instytucje, zmienić sposób myślenia o pewnych sprawach, czy zmienić skalę zaangażowania. No, najbardziej syntetycznie ujmując, co zostało dzisiaj z tych głośnych manifestacji, głośnych protestów, głośnych przykładów mobilizacji społecznej z ostatnich lat. Dzień dobry, witam serdecznie. Więc no pytanie jest takie troszeczkę dla mnie trudne, gdyż to są rzeczy, wydaje mi się, nie do końca mierzalne, prawda? Trudno powiedzieć po jakimś tam czasie działań różnych inicjatyw, bo to nie tylko samoobrona, ale też ostatnie 20 lat w Polsce no było tak naprawdę czasem, kiedy mnóstwo różnych inicjatyw próbowało z różnych względów protestować, czy przeciwstawiać się temu modelowi gospodarczemu, społecznemu, który w Polsce wprowadzano z takim, no, że tak powiem, troszeczkę na chama. Niekoniecznie on się cieszy poparciem społecznym. Natomiast czy z tego coś zostało? No tutaj może ja będę oceniał troszeczkę zbyt surowo, zbyt sceptycznie, natomiast mam właśnie takie wrażenie, że właśnie niewiele zostało. I to jest dla mnie też strasznie przykre, że po iluś tam latach, po jakimś tam natężeniu wysiłków bardzo różnych grup, tak naprawdę jesteśmy, mam wrażenie, troszeczkę jakby ciągle w punkcie wyjścia, że niewiele z tego wynika takiej trwałej kontynuacji, bo to są i kwestie personalne, że wielu ludzi, którzy brali udział w przeróżnych protestach, czy protestach określonych grup zawodowych, czy w protestach grup społecznych zagrożonych tą rzeczywistością III RP, że wielu tych ludzi już po prostu nie ma w ruchu, z różnych względów oczywiście. No to są kwestie takie, że po prostu no, część ludzi już nie żyje z przyczyn naturalnych, część ludzi się, że tak powiem, wypaliła i jakby nie kontynuuje długofalowo tego, co się działo powiedzmy 10 czy 15 lat wcześniej. Są też takie kwestie, że po prostu wiele takich naturalnych baz oporu, środowisk oporu zostało po prostu rozbitych, bo gdy ja się zaczynałem interesować jako nastolatek jakiegoś rodzaju sprawami publicznymi, no to jeszcze bardzo silne były na przykład protesty pracownicze, dlatego że jeszcze po prostu istniała dla nich baza, istniały wtedy jeszcze po prostu na początku lat 90. istniały po prostu duże zakłady przemysłowe, które tą klasę robotniczą po prostu skupiały na jednym gruncie i po prostu ułatwiały im ten nacisk na system, przeciwstawianie się niekorzystnym dla nich reformom. Teraz tak naprawdę jest coraz mniej substancji przemysłowej tego typu, gdzie po prostu pracowałoby więcej osób. Po prostu tak naprawdę wiele z tego dawnego wielkiego przemysłu albo zostało po prostu zmiecione z powierzchni ziemi, albo po prostu zostało zrobione w ten sposób, że podzielono je na przykład jeden duży dawniej zakład na 10-15 spółek, których tak naprawdę pracownicy często mają, a przynajmniej wydaje mi się, że mają odmienne interesy.
U mnie w moim rodzinnym mieście jest huta, która kiedyś zatrudniała około 8 tysięcy ludzi, teraz zatrudnia 3 tysiące. I w dodatku wtedy to była jedność, jedna firma, w której po prostu od tam, nie wiem, sekretarki, maszynistki, księgowej, po pracowników fizycznych mieli poczucie pewnej wspólnoty. Natomiast teraz tak naprawdę jest osobna spółka do handlu stalą, osobna spółka do czegoś tam i ci ludzie tak naprawdę pracują na zupełnie, w każdej z tych spółek na zupełnie innych zasadach. Nic ich tak naprawdę, czy w każdym razie niewiele lub znacznie mniej niż dawniej łączy i trudniej jest po prostu na takim fundamencie zbudować wspólny opór, poczucie wspólnoty, wspólnego interesu, solidarności, jedności. Więc to są też takie przyczyny naturalne, które sprawiły, że teraz, że nie ma pewnej kontynuacji po prostu tych postaw buntu. Samoobrona przywołana tutaj jako przykład, no też jest takim fenomenem, który rozbłysł, rozkwitł i zgasł. I też tak naprawdę trudno powiedzieć takich przyczyn, bo to możemy różnie bardzo oceniać, ale w każdym razie no, jedna historia jest oczywiście taka, że samoobrona była fajna, dopóki mogła powiedzieć, myśmy jeszcze nie rządzili, prawda? Gdy już zaczęła rządzić, to niektórzy obserwatorzy, komentatorzy twierdzą, że już samoobronie było trudno wygenerować przekaz równie wiarygodny jak wcześniej. To są tego typu sytuacje i ja mam właśnie wrażenie takie, mówię, może przesadnie krytyczne, może przesadnie negatywne, że tak naprawdę po prostu problemem naszym jest to, że my nie tworzymy pewnej stałych silnych przyczółków, że jest ileś szlachetnych działań przez lata, bo to było naprawdę mnóstwo, jakby to wszystko skatalogować, różne formy protestu przeciwko rzeczywistości, przeciwko antyspołecznym reformom, tak zwanym działaniom władz, to tego było mnóstwo, to była ogromna masa ludzkiej energii, z której tak naprawdę wydaje mi się, że no niewiele zostało w sensie po prostu czegoś trwałego. Gdy się odetnie, że tak powiem, wspomnienia, pewien taki właśnie bagaż emocji, to tak naprawdę jeśli chodzi o taką bazę materialną, zostało bardzo niewiele, co mnie martwi, dlatego że ja też ani to nie jest pewnie teza oryginalna, ani też na pewno nie jest bezdyskusyjna, uważam, że pewne wartościowe postawy to jest coś, co się kształtuje latami. Ja uważam, że po prostu bunt może być nagły, może przynosić bardzo, bardzo dobre, bardzo korzystne efekty w pewnym momencie. Natomiast uważam, że baza lepszego świata jest zbudowana przede wszystkim z mozolnych, długotrwałych, długofalowych działań. Tworzy się, tego typu rzeczy tworzy się latami. Jeśli dzisiaj widzimy, że na przykład rząd francuski podejmuje antyspołeczną decyzję i tam związki zawodowe, które przypominam we Francji skupiają mniej pracowników najemnych niż w Polsce, bo zaledwie 7%. Jeśli te związki są w stanie wyprowadzić na ulicę w ciągu miesiąca milion ludzi, to nie wzięło się stąd, że Francuzi lubią protestować, a Polacy nie lubią, tylko wzięło się z tego, że tam jest po prostu zupełnie inna kultura organizacyjna wypracowana właśnie latami, że te związki są dla tych ludzi wiarygodne, że mają struktury, które potrafią sprawnie w razie zagrożenia się zmobilizować, działać. Jest opinia publiczna przygotowana w ten sposób, że są różne niezależne media, mniejsze i większe. Jest właśnie coś, co się kształtowało po prostu latami, mozolnie, metodą prób i błędów, metodą małych zwycięstw i porażek też. I to stanowi naturalne zaplecze tego, że po prostu teraz jest łatwiej, jest skuteczniej, można po prostu coś bez takich strasznych wysiłków zrobić i zrobić efektywnie. W Polsce natomiast mam wrażenie, że właśnie problem jest to, że myśmy mieli kłopoty ze zbudowaniem. Oczywiście to nie jest tak, że to przyczyn tego też jest wiele, ale uważam, że właśnie jest to też pewnego rodzaju porażka ruchów społecznych, że my ciągle tak naprawdę działamy właśnie bez takiego trwałego zaplecza i ciągle też po prostu tak naprawdę przegrywamy w dużej mierze. Nawet jak czasami się uda osiągnąć jakiś sukces, on jest okupiony wieloma innymi porażkami, tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy ciągle w defensywie niestety. Niezależnie jak sobie nawet zdefiniujemy te środowisko, o których mówię, my, nasze i tak dalej, bo pewnie każdy by troszeczkę inaczej je zdefiniował, ale jesteśmy, wydaje mi się, w dużej mierze w defensywie. No to widać po prostu, że nawet te nieliczne przykłady masowej mobilizacji, jak przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie tej wojny po prostu wygrać, moim zdaniem, między innymi właśnie dlatego, że nie mamy trwałej bazy, że jesteśmy się tylko w stanie zdobyć na takie po prostu dosyć jednorazowe, krótkotrwałe po prostu wysiłki. I tutaj uważam, że właśnie niestety zostało z tego wszystkiego za mało, mimo że mnóstwo ludzi robiło rzeczy bardzo wartościowe, bardzo szlachetne, bardzo odważne.
I bardzo ubolewam nad tym, że po prostu nie ma tego takiego po prostu lepszego fundamentu do podobnych działań w przyszłości. To może na razie tyle. Dobrze. Ja może troszkę z innej beczki zacznę, ponieważ ja zgadzam się całkowicie z tym, że tkwimy, jeszcze bardziej się zgadzam z Remikiem, on ma troszkę krótsze doświadczenia. W sumie na teraz ja twierdzę, zgadzam się całkowicie, że tkwimy w punkcie wyjścia, nawet powiedziałbym od czasów Solidarności jakby tkwimy w punkcie wyjścia, jeśli chodzi o świadomość społeczną, mimo dość dużych zmian w końcu politycznych, nie tylko. Czasami miewa się wrażenie, że zmieniły się sztafasz, rekwizyty, dekoracje po prostu. Na te stan umysłów no, nie uległ znaczącym zmianom. Ja bym powiedział tak, że może ja właśnie odwołałbym się bardzo chętnie do psychologii behawioralnej, bo ja bym się nie obrażał na ludzi, tylko próbował ich zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej po prostu reagują i dlaczego tak, a nie inaczej reagują kolejne pokolenia. Więc jak Państwu wiadomo, w przypadku większości organizmów żywych podstawowe są dwie strategie, elementarne strategie ewolucyjne. Jest to strategia walcz albo uciekaj. I o ile w latach 80. no, uciekać nie było gdzie, więc większość społeczeństwa po prostu siłą rzeczy musiała podjąć walkę, o tyle dzisiaj na przykład choćby dzięki możliwościom wyjazdu mamy do czynienia z masowymi wręcz migracjami, bezowocnymi oczywiście w większości po prostu, ale istnieje ta iluzja ucieczki. Iluzja, ja bym się tu odwołał do tytułu powieści Milana Kundery, że życie jest gdzie indziej po prostu. Tymczasem w warunkach globalizacji no, praktycznie wszędzie jest no, tak samo po prostu. Albo te różnice nie są aż tak bardzo znaczące. Oczywiście w przypadku gatunku, do którego wszyscy mamy wątpliwą przyjemność należeć, jest jeszcze trzecia strategia. To jest strategia spróbuj zamiast tylko walczyć i uciekać, pomyśl racjonalnie, spróbuj wybrać jakieś sensowne rozwiązanie i poszukaj sojuszników. Tylko że tutaj ja z kolei znowu się odwołam do jednego z praw Murphy'ego. Coraz bardziej mam takie poczucie, że ludzie i całe społeczeństwa zaczną myśleć racjonalnie, kiedy wyczerpią wszystkie inne możliwości po prostu. No, miejmy nadzieję, że ta faza, że tak powiem, wyczerpania wszystkich możliwości jest coraz bliższa. Znaczy, nie byłbym może... Znaczy, ja zająłem takie stanowisko pogodnego katastrofisty. Ja mam trochę wrażenie, że ludzie oczywiście, że buntują się przeciwko ograniczeniom różnego rodzaju zagrożeniom, które postrzegają i owszem, ale to ma taki charakter trochę, myślę, jak w przypadku, i takie oceny też mi się obawiał, jak w przypadku choroby nowotworowej, że najpierw jest zaprzeczenie, potem bunt, agresja, potem próby negocjacji, a potem często po prostu apatyczna akceptacja tego stanu rzeczy po prostu. Więc moim zdaniem, zadaniem ludzi, którzy chcieliby zapobiec takiemu scenariuszowi, jest po prostu mówienie przede wszystkim, znaczy przedstawianie rzeczy takimi, jakie są. Znaczy, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że o ile na przykład dawne systemy autorytarne usiłowały kontrolować prawie wszystkie aspekty życia społecznego, to obecny establishment jest znacznie mądrzejszy. On po prostu kontroluje newralgiczne punkty i generuje chaos informacyjny, który jest chaosem dość obezwładniającym zdolność racjonalnego myślenia. Poza tym jeszcze swego czasu doszedłem do wniosku, że w sferze kulturowej dopełnieniem neoliberalizmu w sferze ekonomicznej i społecznej, w sferze kulturowej jest nim postmodernizm. W postmodernizmie, znaczy główną tezą jakby postmodernizmu, no jest to sformułowanie Jacques'a Derrida, że nie istnieje prawda obiektywna, istnieją tylko różne o niej narracje. W związku z czym ja sam miałem taką sposobność doświadczyć prawdziwości tego twierdzenia, bo kiedy w ubiegłym roku pojechałem do Warszawy 15 października, wcześniej już miałem świadomość, że dużo wcześniej, że koledzy z właśnie Adbusters i powstającego wówczas ruchu Occupy potrzebują także wsparcia w Europie, więc rzuciłem nawet znacznie wcześniej taką ideę, żeby coś zrobić właśnie 15 października, bo był to ten termin.
I potem pełen entuzjazmu, zapominając o różnych swoich obywatelach, pojechałem. No i generalnie wyglądało to tak, że kiedy wróciłem, to ludzie mnie pytali, a czemu ty szedłeś tam z Kaliszem, Nowicką i innymi? A było to tak naprawdę tak, że kiedy właśnie się tam to wszystko formowało, to sam widziałem na własne oczy, jak koledzy tam anarchiści warszawscy podeszli do pana Ryszarda Kalisza, który się pojawił i zaproponowali mu, że albo sam przejdzie tam, pójdzie do swojego Jaguara i się oddali, albo zostanie tam potrulany z uwagi na swoją duszę. Więc pan Kalisz grzecznie oddalił się o tam 150 metrów i udzielił stosownego wywiadu. To samo zrobiła pani Nowicka, a dwie ulice dalej, żeby się nie zbliżać do demonstrantów, zrobił to pan Seweryn Blumstein. Więc wszyscy ci państwo stworzyli narrację. Narracja okazała się skuteczna po prostu. Jest pytanie, jak długo to będzie działać, ja nie wiem. Więc może, żeby na razie za dużo nie gadać, bo jeszcze będę chciał państwu pewne rzeczy potem powiedzieć, to przekażę mikrofon. Dobrze, może ja też jeszcze trochę wyjaśnię na temat mojego backgroundu. Połowę swojego życia zawodowego pracowałam w organizacjach pozarządowych, połowę w biznesie albo z biznesem. Natomiast w tej chwili zajmuję się dostarczaniem wiedzy przede wszystkim firmom, zazwyczaj dużym firmom, na temat tego, w jaki sposób one mogą wzmacniać swoje standardy środowiskowe i społeczne. Jeżeli zadajemy pytanie, jaki wpływ na biznes miały ruchy społeczne, na przykład takie jak Occupy Wall Street, to uważam, że ten wpływ jest duży, natomiast w tej chwili jest kompletnie niewidoczny. Przynajmniej w tej warstwie oficjalnej, w tej, którą my widzimy na co dzień. Uważam, że taką największą zasługą Occupy Wall Street było zainicjowanie dyskusji. Może nie konkretne postulaty, chociaż one też są ważne i godne uwagi, ale to, że rozpoczęła się dyskusja na bardzo szeroką skalę. I to, o czym wcześniej mówili naukowcy, czy niektórzy ekonomiści, czy w ogóle takie elity intelektualne związane z biznesem, zostało wyniesione po prostu na poziom takiej dyskusji mocno publicznej, a przez to zwiększyła się presja na wprowadzenie pewnych zmian. Jeśli zapytacie państwo, czy na przykład menadżerowie, z którymi rozmawiam, w jakikolwiek sposób się odnoszą do tematu takich ruchów społecznych, dla nich to jest jednak rzecz bardzo odległa. To nie jest tak, że ludzie siedzą w firmach i myślą, o, jest Occupy Wall Street, musimy się koniecznie zmienić. Natomiast dzięki temu, że ten ruch był tak masowy, że pokazał skalę pewnego zjawiska, temat ten, czy temat w ogóle takiego przekształcania się przedsiębiorstw w kierunku bardziej prospołecznym, zaczyna wchodzić do mainstreamu, czyli ci eksperci, którzy są uznawani przez biznes za takich swoistych guru, Michael Porter czy Philip Kotler, to są twórcy w tej chwili obowiązujących teorii, na podstawie których się zarządza, dba o konkurencyjność. Oni wszyscy mówią, musimy zmienić sposób zarządzania. Musimy zacząć internalizować to, co do tej pory eksternalizowaliśmy, czyli koszty społeczne, koszty środowiskowe. Niestety na razie póki co nikt nie wie, jak to dokładnie zrobić, bo jak wejdziemy w szczegóły, to zauważymy, że na przykład tak zwana rachunkowość zarządcza nie nadąża za takimi postulatami. My wiemy, jak oszacować wartość finansową takich dóbr materialnych, ale nie wiemy na przykład, jak oszacować koszty społeczne w rachunkowości biznesowej, tej prowadzonej przez duże firmy. Natomiast uważam, że to, co w największym stopniu wpływa na biznes, to jest taki aktywizm, można powiedzieć, konsumencki. I to jest coś, z czego firmy się boją, coś, co monitorują, coś, na co uważają. Tutaj taka anegdota też z mojego życia zawodowego. Miałam taki epizod, kiedy pracowałam jako konsultantka PR dla bardzo znanego międzynarodowego koncernu spożywczego. No i któregoś dnia zostaliśmy zaproszeni na szkolenie, ponieważ firma zaczęła wprowadzać nową linię produktów, czy w ogóle zmieniła swoje podejście do produkcji, obniżyła zawartość cukru, soli, zaczęła wprowadzać zdrową żywność. No i naszym zadaniem było zakomunikowanie tego światu i między innymi też komunikowanie się z mediami, wytłumaczenie, dlaczego tak jest. Więc na tym szkoleniu mogliśmy zadawać różne pytania po to, żeby samemu dobrze zrozumieć, skąd ta zmiana. No i zapytałam, dlaczego teraz? Dlaczego w roku, nie wiem, tam 2008 w tej chwili wprowadzacie państwo takie produkty? Czy chodzi o to, że powstała nowa technologia i to jest możliwe? I odpowiedź brzmiała nie. Technologia umożliwiała to już od lat 60., ale wcześniej konsumenci o to nie pytali.
W tej chwili żyjemy w erze, w której jest ogromny dostęp do informacji. No, już poczynając od Wikileaks, ale też konsumenci po prostu mają coraz większy dostęp do danych. W niektórych krajach Unii Europejskiej wprowadzono na przykład obowiązkowy dla spółek giełdowych obowiązek raportowania na temat tego, w jaki sposób te firmy wpływają na środowisko i na społeczeństwo. I w tej erze informacji firmy najbardziej boją się tego, że zostaną w jakiś sposób zdemaskowane. Jeżeli faktycznie, zresztą zrobiliśmy takie badanie w ubiegłym roku i zapytaliśmy menadżerów marketingu, który w tej chwili odpowiada tak naprawdę za w największym stopniu za generowanie zysków, jaki trend wy uważacie za najbardziej istotny dla waszego biznesu? Już abstrahując od tego, czy to jest trend związany z ruchami obywatelskimi, jaki trend w ogóle? I oni powiedzieli, że właśnie aktywizm konsumentów, ich zainteresowanie, ich dociekliwość, to, że oni szukają coraz więcej, potrzebują coraz więcej ilości informacji. I wydaje mi się, że pośrednio takie ruchy jak Occupy Wall Street wzmocniły tą tendencję. Czy któryś z panelistów jeszcze chce się odnieść do tego, co było w tej rundzie, czy można już przejść krok dalej? No ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, żeby było jasne, że ja się absolutnie nie obrażam na ludzi, żeby to nie brzmiało tak, że to, że nie jestem zadowolony powiedzmy z tego, co się udało przez te lata osiągnąć, to absolutnie nie są pretensje do ludzi. Musiał mieć też pretensje do siebie, bo mnie się też jestem częścią tego zjawiska. To jest po prostu splot bardzo, bardzo wielu okoliczności, w którym akurat ludzie, uczestnicy tego są tak naprawdę najmniej winni, bo jeśli nawet popełniali jakieś błędy, to zazwyczaj popełniali po prostu w dobrej wierze albo dlatego, że takim pozwalała sytuacja działać w taki, a nie inny sposób, więc absolutnie nie chodzi o to, żeby mówić, że to, że się nie najlepiej udały pewne rzeczy, żeby tutaj występować z pozycji człowieka, który ma pretensje do świata, absolutnie nie o to chodzi. Ja po prostu stwierdzam taką tendencję, która moim zdaniem występuje, i raczej jestem za tym, żeby próbować ją zmienić, natomiast no, zmieniać też z tymi ludźmi, którzy do tej pory osiągnęli mniej niż pewnie by sami chcieli, niż ja bym po prostu chciał. Jakieś głosy jeszcze? Może tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, a propos tego, co mówiłem poprzednio, że właśnie obecny system właśnie miękkiego totalitaryzmu rynkowego zadawala się kontrolowaniem właśnie newralgicznych punktów jakby, a nie całości życia po prostu. Więc ja bym chciał odwołać się do doświadczeń sięgających roku 80, ponieważ te ruchy po prostu, nawet jeżeli są spontaniczne, to od razu zwykle bywają brane, znaczy bywają, podejmowane są próby, żeby je okiełznać po prostu. Ja na przykład powiem uczciwie, że w świetle tego wszystkiego, czego dowiedziałem się, a byłem tego nieświadom jakby, jako człowiek z opozycji jeszcze przedsierpniowej, to dzisiaj w świetle, że tak powiem, dokumentów, które ujawniono, już wiadomo, że tak powiem, bardzo wiele rzeczy nie miało charakteru spontanicznego, ale myślę, że mnie podobnie jak obecnie tu na przykład, mam nadzieję, że się ze mną zgodzą, Joanny i Andrzeja Gwiazdów po prostu, przeświadczenie takie jest we mnie, że niezależnie od tego, że establishment, jego różne, że tak powiem, służby i agendy, wszystko to będzie establishment totalitarnego państwa, czy tego miękkiego właśnie totalitaryzmu rynkowego. Kazus Solidarności dowodzi, że w pewnym momencie, nawet jeżeli pewne działania są kontrolowane i próbuje się nimi sterować, wymykają się spod kontroli, potem trzeba robić rzeczy w dużej skali, na przykład stan wojenny, a potem trzeba przemalowywać cały system. No więc to jest źródłem mojego optymizmu. Dziękuję bardzo. Właśnie optymizmu, ale też to wszystko się dość smutno skończyło. Drugie pytanie pozwolę sobie zadać. Tutaj nawiążę, chociaż to jest, jak już mówiłem, nieustawiane do tego, o czym wspomniał Remik, czyli do tych relacji pomiędzy tą sferą kontestacji, tą sferą pewnego kreatywnego przekształcania rzeczywistości, czyli formułowania pewnych konkretnych postulatów, budowania własnej instytucji i tak dalej, oraz sferą polityki oficjalnej. Znaczy pytanie o to, jakie są, jakie mogą, jakie powinny być relacje między tymi dwoma sforami. Przykładowo, czy ruchy obywatelskiego protestu powinny się z czasem statkować i powinny na przykład generować liderów politycznych, jakiś pewien konkretny program, czy te sfery są rozdzielne i te ruchy protestu mają inne zadania w ramach, czy powinny trzymać właśnie tą oficjalną politykę w ryzach. Jaki tutaj model jest najbardziej produktywny z punktu widzenia społecznego? No, wydaje mi się, że to też tak naprawdę dużo zależy od konkretnych inicjatyw. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jednego modelu, który byłby po prostu, że tak powiem, zawsze słuszny.
Natomiast wychodząc z takiego założenia, że jestem demokratą, że wartości demokratyczne są mi bardzo bliskie, to uważam, że tutaj po prostu ten, że tak powiem, wzajemny przepływ między ruchami społecznymi, niekoniecznie ruchami protestu, ale w ogóle między różnorakimi inicjatywami społecznymi a polityką powinien jak najbardziej występować, dlatego że wydaje mi się, że właśnie jednym z problemów dzisiejszego świata jest to, że klasa polityczna jest po prostu wyalienowana od życia społecznego, że jest taką bardzo często po prostu kastą zawodowych polityków, którzy często mogą, może nie często, ale są wśród nich oczywiście osoby bardzo porządne, bardzo szlachetne, jednak po prostu taka separacja uważam, że jest szkodliwa, więc tutaj jakby zarówno na poziomie takim personalnym, ale też wydaje mi się, że przede wszystkim instytucjonalnym, o którym tak naprawdę tutaj bardzo dużo na całym festiwalu, czy mówiliśmy, czy będziemy mówić, moim zdaniem powinno być tak, żeby te dwie sfery na siebie oddziaływały, że jeśli my jesteśmy społeczeństwem, które się we własnym kraju chce samorządzić, to tak naprawdę z inicjatyw społecznych powinny wychodzić po prostu czy osoby, czy inicjatywy, czy rozmaite pomysły, które w ten krwiobieg polityczny będą wchodziły. Co więcej, uważam, że dobre państwo powinno być właśnie takie inicjatywy po prostu otwarte. To nie jest tak, że politycy robią nam łaskę, że oni po prostu łaskawie jakiś tam pomysł obywatelski, prawda, przyjmą. My wręcz powinniśmy żądać od nich tego, żeby po prostu to robili. Tutaj wczoraj bardzo ładnie jedna z prelegentek powiedziała o władzach miasta, że to nie jest tak, że to my jesteśmy jakby ich pionkami, które oni sobie ustawiają, bo tak naprawdę to my tych państwa po prostu zatrudniamy i tak samo powinno być z klasą polityczną, że my tych ludzi zatrudniamy z naszych pieniędzy, z naszych jakichś tam wysiłków całego społeczeństwa, oni po prostu żyją i tak naprawdę zarówno na poziomie takim etycznym, ale instytucjonalnym, oni po prostu powinni być przez nas kontrolowani i powinni po prostu być sami zainteresowani tym, żeby pomysły społeczeństwa powinni być takim sejsmografem, który wyczuwa pewne drgania i na nie sami z własnej woli w tym modelu takim idealnym odpowiadać, reagować sami z siebie. To nie jest tak, że my powinniśmy spędzać też całe życie na walce, bo to też chciałbym, to co też mówiłem o tym, że pewne rzeczy nie zostały trwałe, to też wynika z tego, że po prostu ludzie w naturalny sposób się po prostu zmęczyli. Nie można całe życie protestować, człowiek nie ma tyle po prostu siły. I państwo, które nas zmusza do tego, żebyśmy my co chwila o coś walczyli, czegoś się domagali, jest patologią samą w sobie moim zdaniem tak naprawdę. I tutaj jestem jak najbardziej za tym, żeby przez przeróżne formy, czy to nacisku w konkretnych sprawach, czy przez poszerzanie form instytucjonalnych, ten wpływ społeczeństwa na klasę polityczną, na rozmaite struktury decyzyjne był jak największy, był silny, bo na tym właśnie tak naprawdę moim zdaniem polega demokracja. Oczywiście tutaj są też jakby takie niuanse czy haczyki, które widzimy na przykład w organizacjach pozarządowych, że tak naprawdę oczywiście gdy te związki są zbyt bliskie i takie, można powiedzieć kolokwialnie, szemrane, to nie jest dobrze oczywiście, dlatego że te ruchy społeczne czy inicjatywy społeczne się po prostu degenerują, na różne sposoby korumpują i tutaj jakby oczywiście trzeba na to bardzo uważać, to świetnie widać tak naprawdę wczoraj było też już troszeczkę o tym mowy, że tak naprawdę jeśli na przykład organizacje pozarządowe zależą od państwa, które dzieli pieniądze swoje, czy pieniądze przychodzące gdzieś tam z Unii na przykład, jeśli państwo to dzieli, to siłą rzeczy oczywiście te organizacje nie będą robiły nic, co się państwu nie podoba, bo sobie nawet nie trzeba tak naprawdę im grozić, one po prostu sobie same zakładają knebel, tak naprawdę, tak to wygląda. Ja w organizacjach społecznych przez te prawie 20 lat, gdzie się z nimi mam taki czy inny związek, to widziałem tak naprawdę, że tutaj nie potrzeba żadnej cenzury, bo ludzie się sami po prostu cenzurują we własnym, prywatnym, dobrze pojętym interesie, bo nie każdemu po prostu starczy tyle odwagi, tyle charakteru, tyle sił, żeby po prostu sobie na taką niezależność pozwolić. Więc jeśli ktoś ma czy słabszy charakter, czy trudniejsze możliwości działania, to te związki właśnie z instytucjami
mogą po prostu się zakończyć dla organizacji czy dla ruchów społecznych po prostu fatalnie. To samo też dotyczy na przykład czegoś, co się takim języku potocznym, ludowym określa zdradą liderów po prostu, że ludzie, którzy zostali wyniesieni przez ruchy protestu, nie wiem, czy do władzy, czy na jakieś stanowiska, że ci ludzie po prostu często zdradzają te ideały czy te grupy społeczne, które reprezentowali. I tutaj oczywiście takie niebezpieczeństwa są, ale tutaj też uważam, że to nie jest rozwiązaniem postawienie bariery, prawda, między ruchami społecznymi a instytucjami, a władzą, a strukturami decyzyjnymi, tylko również w tych organizacjach, w tych inicjatywach budowanie struktury demokratycznej, która po prostu, która sprawi, że na przykład lider nie może zdradzić takiej organizacji, bo jak on ją zdradzi, to on umrze śmiercią polityczną, dlatego że to nie lider będzie reprezentantem, tylko lider po prostu zostanie pozbawiony naturalnego zaplecza, będzie nikim wtedy. Do takiego modelu powinniśmy dążyć, żeby lider po prostu wiedział, że zdrada nie będzie bezkarna, prawda? To jest też spory problem, mam wrażenie, w Polsce, że właśnie u nas wiele ruchów się przeradzało siłą rzeczy w ruchy wodzowskie, jak wódz, nie wiem, został wyeliminowany, kupiony, skorumpowany, czy w jakiś tam inny sposób po prostu okazał się człowiekiem chwiejnym, miękkim, to cały ruch po prostu znikał gdzieś. I to jest, uważam, też strasznym problemem, że również tutaj jakby nad tym musimy popracować, musimy się nauczyć kontrolować też liderów. No, ale to jest taki wątek troszeczkę poboczny, także dziękuję. Więc ja chciałbym powiedzieć, zgadzając się zasadniczo z tezami tutaj wystąpienia przed chwilą Remika Okraski, chciałbym jednak przenieść na troszkę inny grunt ciężar tej dyskusji, ponieważ my rozmawiamy tutaj cały czas, poruszamy się w zaklętym kręgu polityki i konsekwencji politycznych. No, niektórzy dzisiaj utrzymują, że żyjemy w erze postpolityki i ta teza wydaje się być o tyle prawdziwa i uzasadniona, że mamy do czynienia z... Żyjemy w okresie w ogóle, w którym takiej koncentracji bogactwa, a w ślad za nim koncentracji władzy nie było w epokach poprzednich. Ponieważ ja jednak bardzo lubię twarde dane, to spróbuję się do nich na momencik odwołać, bo większość ludzi po prostu, nawet przeczuwając to jakoś intuicyjnie, że pada ofiarami z tymi wszystkimi sloganami o demokracji, rodzaj, że tak powiem, manipulacji swego rodzaju gry w trzy karty po prostu, nie do końca ma świadomość, co się dzieje. Ja sam, mimo że zajmuję się kwestiami ekonomicznymi naprawdę od lat, bywam zupełnie czasami nawet zszokowany wielkością, że tak powiem, pewnych zjawisk negatywnych. Otóż ja może chciałbym powiedzieć, może ja tak, bo ten mikrofon to... Więc nie wiem, czy państwo wiedzą, że majątek w zasadzie 10 najbogatszych procent populacji to jest 85% bogactw świata po prostu. Takich rozpiętości nie było do tej pory nigdy. Ba, okazuje się, że 2% populacji posiada 50% wszystkich bogactw po prostu tej pięknej planety. I te zjawiska postępują nadal. Ja to bardzo chętnie powtarzam, w jakim tempie one postępują. Ilustruję na przykład taki fakt, że jeszcze 15 lat temu wielkość aktywów posiadanych przez 6 największych banków amerykańskich, typu Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, 6 największych, to było 17%. 15 lat temu. Dzisiaj, znaczy to są dane jeszcze i tak, bo teraz pewnie to jest więcej, to są dane sprzed półtora roku. To było 63%, proszę państwa, więc w tym momencie no, jakby te elity, ten establishment finansowy jest w stanie, używając terminologii, że tak powiem, ekonomicznej, jest w stanie dywersyfikować na gruncie polityki, jakby posługując się posiadanymi zasobami, są w stanie obstawiać wszystkie ugrupowania, które pretendują do władzy po prostu, więc... Jeżeli mamy też sytuację, bo możemy mówić o rozwoju tam małego biznesu i tak dalej, ale ruch jest w jednym kierunku, po prostu koncentracja. Jeżeli 250 z kolei największych firm świata po prostu sprzedaje, znaczy kontroluje sprzedaż 1/3 całej globalnej produkcji, a to są twarde dane po prostu, to miejsca dla tych maluczkich będzie w konsekwencji coraz mniej. To,
tutaj nie ma jakby sposobu. Natomiast co z tym można zrobić? Znaczy, ja sądzę, że, bo tak przyglądamy się, a nasz kraj, podobnie jak inne kraje, zmienia się, że tak powiem, w rodzaj holdingu spółek, spółek z reguły transnarodowych, i kodeksy handlowe zastępują coraz bardziej konstytucję po prostu, a rzeczywistym suwerenem są tak zwane rynki finansowe. Ja myślę, że świadom był tego na przykład Lloyd Blankfein, szef Goldman Sachsa, kiedy na pytanie, dlaczego przyznał sobie i najbliższym współpracownikom 1,5 miliarda dolarów premii, oburzył się bardzo i stwierdził, przecież ja pełnię na tej planecie rolę Boga. On powiedział po prostu to, co oni wszyscy wydają się myśleć. Natomiast ludzie ciągle jeszcze, ja może jeszcze do czegoś się odwołam. Otóż Bertrand Russell jeszcze w latach 20., czyli bardzo dawno temu, ubiegłego stulecia, zwracał uwagę, że nie ma już i chyba nie będzie powrotu do akceptacji takiej zasady sukcesji władzy monarchicznej, arystokratycznej po prostu. Natomiast ani przez chwilę nie kwestionuje się przekazywania fortun, kolosalnych fortun po prostu, i no to siłą rzeczy tworzy też ogromną koncentrację władzy. Natomiast ja zwykłem zadawać ludziom jedno pytanie, kiedy zaczynają się te dyskusje w tej chwili o zadłużeniach, cięciach itd., itd., itd. I na przykład kiedy ludzie mi mówią, że no mamy długi, musimy o tym myśleć przede wszystkim. No ja w ogóle chciałbym zapytać, czy ktokolwiek zgodziłby się na to, ustanawiając jakby przedstawiciela, pełnomocnika swojego, a politycy są w końcu, przynajmniej tę nominę, takimi naszymi pełnomocnikami na 4 czy 5 lat, co nie oznaczałby zwolnienia. Myślę, że nikt indywidualnie nie zgodziłby się na to, żeby ustanowiony przez niego pełnomocnik zaciągał w jego imieniu nieograniczone zobowiązania finansowe. Tymczasem w wymiarze zbiorowym my to z nieznanych powodów akceptujemy po prostu. I to jest, znaczy myślę, że zadaniem ludzi, którzy chcieliby jakby przebić się przez tę narrację mainstreamową, której zadaniem jest odwracanie uwagi w tym czasie, kiedy właśnie niewidzialna ręka rynku penetruje nasze kieszenie, że takim podstawowym zadaniem jest zsymplifikowanie, uproszczenie tego wszystkiego, wytłumaczenie pewnych zjawisk zachodzących na naszych oczach po prostu, takiej, bo one są proste. Właściwie cała ta narracja służy tylko ściemnianiu, więc jeżeli zdołamy, ja czytam mnóstwo książek ekonomicznych, one są grube, opasłe, nikt do nich nie zajrzy, a tymczasem nawet kiedy te tezy są zupełnie słuszne, tymczasem okazuje się, że cały mechanizm, ja to potem zrobię, żeby teraz nie przedłużać, cały mechanizm zadłużenia i dlaczego jest tak, jak jest, może ja praktykowałem na ludziach, udawało mi się to wytłumaczyć taksówkarzowi, fryzjerce, po prostu, i oni mówi aha potem. No i w związku z tym okazuje się, że rolą jakby ludzi, którzy rozumieją te zjawiska, jest dzielenie się tą wiedzą z innymi. Natalia, tutaj pytanie było o te relacje pożądane, powiedzmy, sferą kontestacji, z tą sferą instytucji, sferą polityki, z sferą władzy. Ja myślę, że mam nadzieję, że podzielisz się z nami też swoimi refleksami z tego obszaru, o którym nie wspomniałem, czyli z tą władzą pieniądza, czyli na przykład to, jak do jakiego stopnia skuteczne może być współpraca na przykład ruchów kontestujących pewne nieetyczne zachowania przedsiębiorstw, właśnie współpraca z tymi przedsiębiorstwami, bo tutaj też zdania są bardzo podzielone. Tak, no, twoje pierwsze pytanie jest bardzo trudne i wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, w którym kierunku powinna iść dana organizacja czy dany ruch. Z punktu widzenia tego, co działa, przynajmniej z tego, co ja obserwuję, najlepiej, jeżeli funkcjonuje pełen mikrokosmos różnych organizacji. I takich, które zajmują się od strony bardziej politycznej i takich bardziej aktywistycznych, bo dopiero ta różnorodność tworzy pewną taką infrastrukturę, która może być skuteczna. W tej chwili mija jakieś 20 lat, od kiedy na większą skalę rozpoczął się ruch związany ze zrównoważonym rozwojem. Czyli ten, który mówi o tym, że powinniśmy bardziej dbać o zasoby i bardziej właśnie internalizować koszty społeczne i środowiskowe. Ruch ten oczywiście w głównej mierze był związany z naciskiem na korporacje, które wówczas zaczęły się coraz bardziej powiększać. Co można zaobserwować? Część osób związanych z tym ruchem pozostała w organizacjach czysto aktywistycznych, monitorujących.
Część osób związała się z polityką, na przykład z Unią Europejską, która również w tej mierze bardzo szeroko działa. Na część założyła organizacje, które tak jak moja współpracują z biznesem i starają się dostarczać wiedzy. Na temat każdej z tych grup narosły ogromne stereotypy. Często jakby w każdym z nich jest sporo prawdy. Tak? O aktywistach mówi się ekoterroryści, o urzędnikach Unii Europejskiej mówi się, że narzucają tylko i wyłącznie regulacje, które tak naprawdę hamują rozwój gospodarek. O takich organizacjach jak moja mówi się, że wspierają nieetyczne korporacje. Natomiast jak to wygląda? Ja widzę to bardziej w ten sposób, że te działania tych wszystkich organizacji są wobec siebie komplementarne. Ja potrzebuję organizacji aktywistycznych, nawet jeżeli one krytykują firmy, z którymi ja współpracuję, ponieważ po pierwsze, potrafią zwrócić uwagę na istotne problemy społeczne i mają kompetencje do tego, aby ten problem ocenić i opisać. Firmy nie mają takich narzędzi. Potrzebuję również regulatorów, potrzebuję polityków do tego, żeby mogli mądrze, oczywiście jeśli to potrafią, mądrze ten rynek monitorować, wprowadzać odpowiednie regulacje. Wiele standardów środowiskowych czy standardów jakości, z których wszyscy dzisiaj korzystamy, zostało wprowadzonych między innymi dzięki ruchowi zrównoważonego rozwoju. I potrzebne są też takie organizacje jak moja. Dlaczego? Firmy pod presją regulacji, pod presją aktywistów przychodzą do nas i mówią, no dobrze, słuchajcie, ludzie chcą, żebyśmy lepiej monitorowali kwestie praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw. Mamy fabryki w krajach rozwijających się, mamy przeróżnych dostawców. Chcielibyśmy rzeczywiście zwrócić na to uwagę i po prostu zarządzać tymi procesami lepiej. Ale ja mam w bazie, załóżmy, że jest to firma z branży FMCG, dóbr szybko zbywalnych, mam w bazie 3000 dostawców, tylko w samej Polsce. Ci dostawcy zmieniają się średnio co pół roku. Teoria mówi, że powinienem każdego z nich audytować, pojechać do jego siedziby, sprawdzić co do milimetra, czy on spełnia wszystkie standardy, upewnić się, że robi to przez cały okres współpracy i że on również kontroluje swoich dostawców. I teraz jak ja mam to zrobić? Na to pytanie nie odpowie regulator i na to pytanie nie odpowiedzą organizacje monitorujące. Tutaj jakby jest nasza rola, żeby dowiedzieć, żeby dostarczyć właśnie taką wiedzę. Swoją drogą jest to kwestia łańcuchów dostaw i praw człowieka, to bardzo ciekawy temat. Ty, Michał, pytałeś jeszcze. Tak, to pytałem właśnie o to, ale też pytałem o współpracę, na przykład bezpośrednią współpracę organizacji atakujących czy kopiujących korporacje z tym korporacjami. Często mówi się o tym, że te organizacje są korumpowane, mówi się o tym wybielaniu czy zazielenianiu wizerunku. Czy w ogóle organizacje kontestujące powinny w jakikolwiek sposób współpracować z biznesem, czy jedynie takie nawet organizacje jak twoje, żeby te sfery właśnie kontestacji i współpracy jakiejś reformistyczną, reformistyczne skrzydło, czy to będzie oddzielone od siebie? W praktyce oczywiście idealnie by było, żeby organizacje i monitorowały, i były aktywistyczne, i też pomagały. Natomiast w rzeczywistości jest to bardzo trudne, dlatego że każda z nich czerpie na przykład źródła swoich przychodów. Część na przykład od firm, część ze środków publicznych. Mają bardzo różne profile. Bardzo trudno jest być jednocześnie aktywistą i takim osobą, która zmienia system od środka. Dlatego właśnie ważne jest, żeby istniały organizacje i takie, i takie. Natomiast zdarza się, że organizacje monitorujące także współpracują z biznesem i mówią, dobrze, nagłosiliśmy sprawę, wy chcecie się zmieniać, to my wam teraz pomożemy. Przykład mogę tutaj podać firmy Nestle, która jakiś czas temu była taka głośna akcja związana z ich produktem KitKat, którego część surowców do tego produktu miała być pozyskiwana w sposób odpowiedzialny. W międzyczasie okazało się, że Nestle współpracuje z dostawcą oleju palmowego, a olej palmowy jest produkowany w tej chwili w ten sposób, że wycina się ogromne połacie, między innymi lasów tropikalnych, po to, żeby na tych terenach sadzić drzewa, które ten olej wytwarzają. No i między innymi Greenpeace zrobił gigantyczną akcję, między innymi za pomocą Facebooka i różnych innych mediów społecznościowych, nagłaśniając tę kwestię.
No i co się stało? W pierwszym odruchu firma nie wiedziała, jak zareagować. Kasowała na przykład posty użytkowników, co oczywiście natychmiast zwiastowało kryzys w mediach społecznościowych. Z czasem zadeklarowała się, że dobrze, ona zerwie współpracę z tym dostawcą. No ale, proszę Państwa, no to jest ograniczony rynek. Trudno jest znaleźć dostawcę, który z góry spełniałby wszystkie standardy, które są wymagane przez aktywistów, czy takie, których my oczekujemy. No i po jakimś czasie firma stwierdziła, cóż z tego, że my zakończymy z nimi współpracę, oni szybko znajdą innego klienta i będą dalej robić to, co robią, a my z kolei będziemy mieli większe trudności ze znalezieniem dostawcy, ceny naszych produktów wzrosną. Lepiej powrócić do współpracy z tą firmą pod warunkiem, że pomożemy jej swoje standardy po prostu zmienić, że będziemy ich edukować. I w tej chwili firma Nestlé wróciła do współpracy z tym swoim dostawcą właśnie pod takim warunkiem, że wspólnie z Greenpeace'em i wspólnie z nimi, wspólnie z organizacjami i monitorującymi, i takimi, które dostarczają wiedzy, popracujemy nad tym, żeby te standardy zostały zmienione. No, oczywiście można dyskutować, czy to jest idealna droga, ale wydaje mi się, że w obecnych realiach rynkowych to jest najbardziej konstruktywne rozwiązanie. Więc myślę, że ta współpraca jak najbardziej powinna być, zdarza się. Co do ekoterrorystów, to się nie wypowiadam. Osobiście nie znam żadnej organizacji pozarządowej, a z nimi też również współpracujemy, która by taką działalność prowadziła. Jeszcze ważna, istotna rzecz. Te organizacje monitorujące mogą, przynajmniej w Polsce, również monitorować kwestie reklam i kwestie marketingu. Mieliśmy taki przypadek, chyba w ogóle pierwszy w Polsce, że organizacja pozarządowa zgłosiła skargę do Rady Etyki Reklamy na firmę energetyczną, która reklamowała, że sprzedaje tak zwaną zieloną energię, po czym jak zbadano, ile procent tej sprzedawanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, to się okazało, że to jest 1,5%. Firma broniła się, że przecież inne firmy na tym samym rynku mają 0,5% albo jakieś 0,75%, więc ona na tle innych jest faktycznie zielona. Uchwały Rady Etyki Reklamy nie są prawomocne, natomiast no, jakby sprawa stała się na tyle głośna, że firma musiała zacząć zastanawiać się nad wprowadzaniem pewnych standardów. Więc także takie działania można wykonywać. Nie jest to wielce aktywistyczne, ponieważ taką skargę może złożyć każdy, służy do tego prosty formularz. Czy zrobi to organizacja, taka czy inna, to nie ma znaczenia. Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do tej części wspólnej. Pytanie, o tym zresztą już były dwa słowa. W Polsce, nawet w tak ważnych kwestiach jak reforma emerytalna, te polskie protesty są cieniem tego, co mogliśmy oglądać w innych krajach. Teraz w wielu krajach Europy, my tutaj siedzimy, w wielu krajach Europy odbywają się masowe demonstracje, ale także, tutaj nawiązując do tego, co mówiła Natalia, także protesty konsumenckie potrafią mieć nieporównywalnie większą skalę w innych państwach w porównaniu z tym, co jest u nas. Więc chciałem zadać z góry, przepraszam, że pytanie tak trudne i tak ogólne pytanie o to, czy w Polsce, pod jakimi warunkami w Polsce i wokół jakich haseł możliwa jest w ogóle taka masowa mobilizacja społeczna? Gdybym znał odpowiedź, to bym był bardzo zadowolony, szczerze mówiąc. Więc nie znam, mam pewne intuicje, natomiast wydaje mi się, że warto, przynajmniej ja chciałbym podkreślić jedną rzecz, że zawsze, gdy wspominamy, że gdzieś tam coś komuś wychodzi lepiej, to trzeba zawsze mieć, przynajmniej tak uważam, mieć taką świadomość, że to może być inspiracja, natomiast to nie może być model, który my przeniesiemy do siebie. Tutaj to też jest ważne chyba w takim kontekście poszukiwania pewnego rodzaju właśnie haseł czy takich tematów, które, wokół których my możemy w Polsce lepiej dbać o swoje prawa, lepiej walczyć o ważne dla nas cele. Paweł Jasienica napisał kiedyś taki bardzo ładny aforyzm, oczywiście nie przytoczę go dosłownie, ale mówił on po prostu, że wszelkie ważne rzeczy, wszelkie ważne sprawy, które doprowadzają do zmiany społecznej, muszą wyrastać z rodzimego gruntu, że ich się po prostu nie da się znikąd tak naprawdę importować, nie da się po prostu kogoś naśladować i w ten sposób zrobić to samo z podobnym efektem, że my musimy, że każda czy to zbiorowość kraju, czy jakiejś mniejszej jednostki,
musi tą taką energię, iskrę do zmiany społecznej wykrzesać, że tak powiem, z rodzimego gruntu, z tego, z pewnych własnych zasobów intelektualnych, tradycji kulturowej i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj też, gdy mówiłem na przykład o tym fiasku pewnych inicjatyw, czy gdy co jakiś czas przewija się taki wątek, że gdzieś tam na Zachodzie, prawda, to są miliony, to są setki tysięcy, to jest efekt, to jest ogromny nacisk, a u nas jest słabiej, to wydaje mi się, że właśnie też, że my wiele po prostu popełniliśmy tego rodzaju błędów, że zbyt mechanicznie chcieliśmy po prostu pewne rzeczy stamtąd przeszczepić na polski grunt, gdzie one po prostu się nie przyjęły. I pytanie Michała, jak rozumiem, no, chodzi w nim o to, żebyśmy się zastanowili, co takiego naszego rodzimego mogłoby się przekuć w taką iskrę, która zapali to ognisko buntu, sprzeciwu, czy jakichś dobrych procesów u nas. I no, jest to pytanie tak naprawdę szalenie trudne, bo ta historia ruchów społecznych z ostatnich lat pokazuje, że u nas wszystko jest, gdybyśmy chcieli się porównywać, że tak powiem, z Zachodem, to u nas jest wszystko postawione na głowie tak naprawdę, bo jeśli u nas mamy dzisiaj sytuację na przykład protestów obecnej Solidarności pod kierownictwem Piotra Dudy, podkreślam obecnej, bo różnie z tą Solidarnością bywało, to tak naprawdę, jeśli to porównać, jeśli to próbować wtłoczyć w model zachodni, to jest dom wariatów tak naprawdę, bo na Zachodzie to związki, które się nazywają lewicowymi, są związkami najbardziej bojowymi, najbardziej radykalnymi i też często najbardziej wiarygodnymi społecznie. W Polsce Solidarność, która jest tak naprawdę no, związkiem w sferze wartości deklaracji programowych, jest tak naprawdę związkiem bardzo umiarkowanym wedle standardów tych, które działają na Zachodzie. Jednocześnie ona wyrasta w tym momencie na taką czołową siłę buntu, organizowania sprzeciwu społecznego. I takich przykładów jest moim zdaniem dużo, no choćby to, że w Polsce cała szeroko pojęta lewica ma ciągle taki kompleks, zasłużony zresztą, że gromadzimy garstkę ludzi, a prawda Radio Maria mobilizuje dziesiątki tysięcy tych ludzi. Możemy się, prawda, obrazić na rzeczywistość, ale ta rzeczywistość taka jest, więc warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. No i tutaj mówię, nie znam odpowiedzi na pytanie Michała, byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym znał tą odpowiedź. Natomiast chciałbym przede wszystkim, żebyśmy w ogóle myśleli o tym w takich kategoriach, że my musimy, że nie możemy czegoś przenieść z zewnątrz, że my musimy wypracować, czy to w oparciu o pewne tradycje, bo uważam, że tradycje mamy bardzo piękne. Pytanie, czy one są rzeczywiście do przeniesienia w obecne czasy, czy stworzyć coś nowego, ale to musi być nasze własne. To nie jest tak, że gdzieś coś udało się Amerykanom, coś udało się mieszkańcom krajów Europy, czy coś udało się na Bliskim Wschodzie, to że u nas też się uda pod podobnymi hasłami. To nie znaczy, żeby się oczywiście separować całkowicie, bo pewne problemy, tutaj Stefan bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że akcentuje, że pewne problemy, czy coraz więcej problemów jest globalnych tak naprawdę. My nie mamy osobnego systemu finansowego na przykład, który możemy jakby po swojemu całkowicie rozwiązać, czy całkowicie się z nim uporać, z tymi jego negatywnymi działaniami. Więc to nie jest tak, żeby się jakby odizolować, powiedzieć, my tutaj, prawda, jesteśmy genialni, sami sobie ze wszystkim poradzimy, nie w tym rzecz. Natomiast uważam, że nie powinniśmy jakby przeszczepiać mechanicznie pewnych rzeczy. Natomiast no skąd wziąć te hasła, jakie one powinny być? Wydaje mi się, że to ta polska specyfika jest taka, że my ten polski taki sarmacki model, który ma też wady, ma też takie zalety, że Polacy zawsze chętnie stają w obronie wolności. Więc dlaczego na przykład takim sukcesem, przynajmniej chwilowym, zakończyły się te protesty przeciwko ACTA, które były w Polsce tak naprawdę większe niż w wielu krajach, które mają dużo lepsze takie tradycje mobilizacji społecznej? No wydaje mi się, że między innymi dlatego, że dotykały bardzo takiego namacalnego punktu dotyczącego właśnie wolności ludzkiej, że Polacy na tym punkcie, wydaje mi się, bardziej uczuleni, bardziej to ich mobilizuje do działania. Więc być może to jest jakaś taka droga ku temu, bo tradycje tak naprawdę mamy piękne, bo tutaj są, no, ja się cieszę, jestem dumny z tego, że do nas przyjeżdżają na festiwal też ludzie, którzy są takim żywym ucieleśnieniem na przykład tradycji pierwszej Solidarności, czyli tego ruchu, który moim zdaniem był jednym z najpiękniejszych ruchów społecznych nie tylko w historii Polski, ale mam wrażenie, że też w skali świata, nie popadającej w żadną przesadę tak naprawdę, bo uważam, że Solidarność łączyła w tak
wspaniały sposób tyle różnych, gdzie w innych realiach sprzecznych wartości, dokonała tak wspaniałej syntezy, że tak naprawdę możemy być z tego do dzisiaj dumni. No pytanie tylko, czy rzeczywiście w innych realiach społecznych, w innych realiach tak naprawdę też co już raz mówiłem, strukturalnych. Nie ma tych zakładów pracy wielkich, które wtedy gromadziły ludzi, ułatwiały im komunikację, wspólny bunt, wspólną dbałość o własne sprawy. Inne jest to, co podkreślał Stefan, natura systemu. Kiedyś system był toporny, był łatwiej powiedzieć my, oni, prawda? Oni byli gdzieś tam na górze, mieli czołgi, mieli pałki. Dzisiaj system jest taki bardziej amorficzny, jest bardziej sprytny, bardziej wnika w nasze głowy w sposób taki mniej odczuwalny. Więc być może nie da się tych tradycji jakby odtworzyć w takim dosłownym stopniu, w dosłownej formie. Natomiast wydaje mi się, że mogą być inspiracją, gdyż ta pierwsza Solidarność moim zdaniem bardzo dobrze oddawała tą polską specyfikę, że broniliśmy z jednej strony właśnie wolności obywatelskich, swobód obywatelskich przeciwko pałce, przeciwko cenzorowi i tak dalej. Broniła też, czy mocno akcentowała taką właśnie wspólnotowość, która w Polsce, w kraju można powiedzieć mniej zaawansowanym pod względem procesów modernizacyjnych jest bardziej żywa. Bardziej możemy taką właśnie na tej bazie po prostu coś budować niż w krajach, gdzie ta atomizacja społeczna jest troszeczkę bardziej zaawansowana albo gdzie wspólnota ma inny charakter, mniej naturalny, bardziej taki po prostu wtórny. Więc być może to jest jakaś inspiracja, ale tak jak mówię, ja tutaj też zawsze, ja w ogóle się źle czuję tutaj siedząc, szczerze mówiąc, bo po prostu ktoś to przemawia, bo tak naprawdę nie czuję się nikim, żadnym autorytetem, kimś, kto wie więcej tutaj od was, żebym ja tutaj po prostu miał złote rady. Tak naprawdę uważam, że raczej powinniśmy to, jeśli mamy odpowiedź na takie pytanie, to raczej wypracować we wspólnej dyskusji tutaj wszystkich tak naprawdę, a nie, że Okraska powie to czy tamto. Więc nie znam odpowiedzi na to pytanie i też uważam, że problemem tak naprawdę wielu inicjatyw społecznych, takich jak nasza, mniejszych, większych, jest to, że Polacy mają problem chyba z powiedzeniem tego, że czegoś nie wiedzą. Że u nas jest bardzo dużo ludzi, jak się rozmawia z liderami różnych ugrupowań, że każdy uważa, że on ma receptę na to, co zrobić. Ja absolutnie nie mam żadnej recepty. Powiem więcej, im dłużej żyję, im bardziej się walę głową w ten polski mur tych problemów społecznych, tego, że sobie nie potrafimy z nimi uporać, tym tak naprawdę mam poczucie, że mniej wiem, że mam może więcej doświadczenia, czego na przykład nie robić, natomiast nie wiem ciągle, co robić. I uważam, że podstawową tak naprawdę drogę do dobrej dyskusji byłoby to, gdyby ludzie działający społecznie w różnych miejscach, w różny sposób, potrafili powiedzieć, że pewnych rzeczy nie wiemy, że to nie jest wcale tak naprawdę wstyd, to nie jest błąd, to nie jest żaden grzech. Bo od tego, że jesteśmy w stanie się sami przed sobą przyznać, że nie wiemy, otwiera się ścieżka po prostu do myślenia takiego rzetelnego tak naprawdę, co możemy zrobić. Gdy ludzie są za bardzo przywiązani do takich swoich, że tak powiem, recept, to tak naprawdę stają się ich zakładnikami w pewnym momencie. Gdy się rozmawia z przedstawicielami różnych inicjatyw społecznych, to każdy mówi tak, musimy działać w taki sposób, to przyniesie rezultaty. Inni mówią, nieprawda, musimy działać w taki sposób, a ja mówię, nie wstydzę się absolutnie, bo ja po prostu nie wiem tak naprawdę, co powinniśmy robić. Uważam, że dopiero odkrycie odpowiedzi na to pytanie jest tak naprawdę przed nami i im będziemy po prostu rzetelni, uczciwi myśleć i przyznawać się, że tego póki co nie wiemy, że nasze strategie, pomysły zawiodły tym szybciej, po prostu być może uda nam się taką odpowiedź po prostu wypracować. Dziękuję. Rozumiem, że to była bardzo wyrafinowana i subtelna forma reklamy najnowszego numeru Obywatela, gdzie mniej więcej o takich sprawach piszesz we wstępniaku i gdzie także można zapoznać na przykład z procesem tego, jak nasza redakcja nieco chyba rewiduje swoje wcześniejsze poglądy na kwestie emerytalne. Więc zachęcamy, Obywatel właśnie jest po to, żeby toczyć taką dyskusję nigdy nie kończącą się i obarczoną masą wątpliwości, więc staramy się odpowiadać na, wspólnie z czytelnikami i autorami odpowiadać na klasyczne pytanie, co robić. Dziękuję. Ja może się tutaj odniosę do kwestii wolności, którą tak bardzo mocno eksponował Remik. Przepraszam, mikrofon troszkę niżej, jeśli Państwo pozwolą, będę mówił głośniej, ale to nie peczy jakby. Więc ja bym nie był aż takim wielkim entuzjastą eksponowania właśnie wolności, ponieważ w moim osobistym przeświadczeniu
to, co osiągnęliśmy w tym właśnie dzięki ruchowi Solidarność, czyli znaczne poszerzenie sfery wolności indywidualnej, zwłaszcza skończyło się jednak w sumie w taki sposób, że moim zdaniem zdanie wypowiedziane przez Ralfa Dahrendorfa, to był znany w końcu liberał przed laty, przed 25 laty, dzisiaj w Polsce zdaje się mieć szczególną aktualność. Otóż on powiedział, że chciałby ostrzec przed takim scenariuszem, w którym prawie wszystko wolno, a nikomu na niczym nie zależy. I moim zdaniem właśnie z czymś takim dzisiaj powszechnie dosyć mamy do czynienia. Ja nie wiem, czy... Znaczy zgodziłbym się tutaj z Remikiem, że mamy swoją narodową specyfikę pewną. I ja nie wiem, w jaki sposób ona się tym razem będzie przejawiała, jeżeli w ogóle do czegoś dojdzie po prostu. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że problemy, które przed nami, znaczy te zagrożenia i problemy, z jakimi mamy do czynienia, one są identyczne, rzeczywiście mają charakter kontynentalny, globalny. Przepraszam, ja może... Co? Bliżej? Jeszcze? Dobrze. Więc ja tylko chcę powiedzieć, że nie... Znaczy zadałbym pytanie, bo tutaj słusznie Remik powiedział, że on nie wie, że zbyt wielu ludzi zna rozwiązania. Ja natomiast też Państwu chciałbym zadać pewne pytanie po prostu. Ja powiem, bo sam się głowiłem, nie bardzo widzę wyjście poza jakimś głębokim resetem. Ja myślę, że ludzie mają masę zdolni do dokonania takiego głębokiego resetu. Ale jeżeli mamy dzisiaj sytuację, w której, bo była mowa o tych rynkach finansowych, które są suwerenem i które nam stworzyły właśnie tę sytuację, w której według oficjalnych danych Departamentu Skarbu w obrocie międzybankowym krążą sobie toksyczne aktywa w postaci samych derywatów, tych słynnych instrumentów pochodnych, które są 5,5 raza większe niż wartość całego produktu globalnego brutto. To są oficjalne dane. I to są same instrumenty pochodne. Jest kolejne pytanie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której The Guardian przed miesiącem podał dokładne dane na temat wysokości aktywów, które znajdują się w rajach podatkowych na świecie. I proszę Państwa, ja się tym zajmuję od 12 lat i mnie to zszokowało, mimo że znałem skalę procederów, wydawało mi się, że znam. Otóż to jest równowartość co najmniej, bo mówi się nawet o 21-22, ale co najmniej 17 bilionów euro. To jest więcej niż łączne długi państw całej hemisfery zachodniej, proszę Państwa, dokładnie. To jest więcej znacznie, bo wartość tych bailoutów, czyli dorzucania bankom pieniędzy, to były 4,6 biliona. I teraz pytanie, co z tym ludzie mówią, no trudno, no to pieniądze tam są, co można zrobić, są już te raje podatkowe i tak dalej. Tymczasem są proste rozwiązania i te rozwiązania trzeba podpowiadać, bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że na Kajmanach w dwupiętrowym budynku mieści się siedziba, mieszczą się siedziby 3000 wielkich transnarodowych korporacji. To znaczy wiadomo, że to jest, że tak powiem, tylko przechowywanie, że tak powiem, w skrytkach uprawników pewnych rzeczy, ale rzeczywiście tak to wygląda, że 3000 największych, Pepsi, Shell, to wszystko działa na Kajmanach. Więc proszę Państwa, ja mówię krótko, jeśli taka byłaby wola, gdyby ludzie mieli tego świadomość, jeśli taka byłaby ich wola, tam nie trzeba wysyłać kanonierek w kierunku rajów podatkowych. Wystarczy po prostu przyjąć, że żadna firma zarejestrowana w centrach offshore nie może działać na przykład na terenie Unii Europejskiej. Ja nie chcę tutaj mówić zbyt dużo. Ludzie po prostu tych rzeczy w większości najzwyczajniej nie wiedzą. Tymczasem to jest tak samo, jak obiecałem Państwu poprzednio, już raz kończę. Tak samo jak takie fatalistyczne traktowanie problemu właśnie długów, które ciążą nad wszystkimi państwami. W Polsce też jest coraz więcej ludzi, którzy mówią, no tak, my nie możemy się zajmować innymi kwestiami, musimy spłacić te długi nieszczęsne po prostu, które ciągle rosną. Tymczasem skąd się wzięły te długi? No to jest mechanizm, jest,
niesłychanie prosty. No, jeżeli ja sobie zadałem trud, żeby sprawdzić pewne rzeczy. Jeżeli jeszcze w połowie lat 90. większość państw, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, które miały potężne nadwyżki, ale także większość państw Europy Zachodniej, to było jeszcze przed naszą oczywiście akcesją do UE, miała potężne, że tak powiem, nadwyżki, a jeszcze co ciekawsze, struktura wydatków na cele, niezależnie od tego straszliwego socjalu tam i tak dalej, na cele militarne, infrastrukturalne i tak dalej, te wydatki były niższe nawet. Więc pytanie, co się stało, gdzie wyparowały te pieniądze? Otóż stało się po prostu tak, że społeczeństwa przysnęły i te regulacje najpierw zdemontowano w Stanach Zjednoczonych, rozdział między bankowością detaliczną a inwestycyjną po prostu, a potem w ślad za tym całe mnóstwo innych rzeczy. Przede wszystkim mechanizm jest w ogóle najbardziej zabawny, jaki możemy sobie wyobrazić, ponieważ jeszcze w latach 90. ludzie, którzy nie płacili podatków, bo co jest źródłem utrzymania państw? No tylko podatki praktycznie. Więc najbogatsi trafiali tak czy owak, że tak powiem, jeżeli nie trafiali za kratki, to byli przyłapywani i musieli te pieniądze oddać. Kiedy zdemontowano te właśnie regulacje i pozwolono, dodam tylko, że rajów podatkowych było wówczas na początku lat 96, obecnie ich jest tam coś około 80 po prostu, więc było gdzie uciekać. No to te pieniądze zaczęły wypływać, najpierw cieńszym, potem większym strumyczkiem, a państwa zaczęły mieć luki w budżetach i pożyczały sobie na wysoki procent te same pieniądze, które powinny ściągnąć. Oczywiście robiły to za pośrednictwem tak zwanych inwestorów instytucjonalnych po prostu, czyli tej właśnie dużej bankowości, o której wspominałem poprzednio. Więc to nie jest tak, żeby cokolwiek jako społeczeństwo jesteśmy komukolwiek winni. Jest potrzebny, my tu możemy rozmawiać i trzeba to robić, oczywiście o różnych detalach, o tym jak powinna wyglądać demokracja i tak dalej, ale jest potrzebna zmiana, w moim przeświadczeniu zupełna zmiana całego paradygmatu i reset. Jak to zrobić? Tego nie wiem. No to pytanie bym adresował do państwa. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja bym chciała powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, wydaje mi się, że zanim sobie odpowiemy na pytanie, co robić i jak działać, to musimy zaakceptować pewien, że nasza odpowiedź jakby jest dobra do pewnego momentu. Żyjemy w czasach, które są coraz bardziej nieprzewidywalne i w dziedzinie takiej jak ekonomia w tej chwili niemożliwe jest już coś, co było dawniej metodą przewidywania, czyli ekstrapolacja. Ekstrapolacja to jest przewidywanie przyszłości na podstawie zdarzeń przeszłości. I wydaje mi się, że rzeczywistość może nas bardzo zaskoczyć, a działać możemy po prostu mając ten stan wiedzy, który mamy na dzisiaj. Przykład. Znam wiele organizacji pozarządowych, które od lat walczą o poprawę pracy pracowników, warunków pracy pracowników w fabrykach chińskich. Co się dzieje w tej chwili? Amerykańskie firmy wycofują się z Chin, przenoszą produkcję z powrotem do Stanów. Powody są różne, polityczne, społeczne, różnego rodzaju nastroje, ale również to, że odkryto nowe złoża ropy w Stanach, że Stany mają dostęp do gazu łupkowego i energia jest tania. Te organizacje wkrótce nie będą miały co robić, co nie oznacza, że ich działania przez ostatnie lata nie miały sensu, ponieważ zwróciły uwagę na pewne standardy, takie standardy, które w tej chwili już są wymagane powszechnie, nie tylko w tej części świata. Po drugie, zgadzam się tutaj, że potrzebna jest absolutna zmiana paradygmatu, nikt nie wie jak to zrobić. W przypadku biznesu jest to, no, to się nie stanie z dnia na dzień. W Polsce szczególnie silnie odczuwamy skutki takiego neoliberalnego wychowania, które mówi, że jest wartość ekonomiczna, jest wartość społeczna, one rzadko idą w parze. Jeżeli będziemy się koncentrować na tej drugiej, to nie wypracujemy tej pierwszej. Bardzo trudno z tym walczyć. Ja sama na co dzień, jak rozmawiam z menadżerami w firmach, to tak naprawdę niejednokrotnie muszę po prostu zburzyć cały system myślenia, z którym oni wyrośli od dziecka, który był im wtłaczany w szkołach, także w szkołach finansowych czy ekonomicznych, biznesowych. I to jest ogromna praca do wykonania. Kilka dni temu byłam na jednej z największych międzynarodowych konferencji w Berlinie dotyczących tematyki odpowiedzialności biznesu. Jeden z takich czołowych profesorów z tej dziedziny, Edward Freeman, powiedział: my sami staliśmy się częścią problemu, ponieważ próbowaliśmy nauczyć biznes, żeby był bardziej prospołeczny, a on mówił: dobrze, jeśli pokażecie mi, że mogę na tym zarobić, to ja to zrobię.
No i w związku z czym mamy setki doktorantów, którzy pracują nad wymyśleniem, nad szukaniem korelacji, jak tutaj, jak się ma kwestia społeczna do zysków i czy faktycznie firmy, które działają odpowiedzialnie, na tym zarabiają. A to zupełnie nie o to chodzi. Między innymi takie ruchy jak Occupy Wall Street czy różne inne, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, pokazują, że to jest jedna wartość. Nie ma rozdziału między wartością ekonomiczną i społeczną, bo jeżeli je rozdzielimy, jeżeli coś eksternalizujemy, to to do nas wróci. Na przykład w postaci milionów ludzi wychodzących na ulicę. Tylko że, no, niestety, niech znajdzie się ekonomista, który powie, jak taką wspólną wartość policzyć. My do perfekcji opanowaliśmy rozdzielanie tego i szacowanie wartości materialnej, ale jest tak naprawdę jeszcze ogromna dziedzina do zagospodarowania. A trzecia rzecz, to jest to, o czym mówiłam wcześniej, to jest taki aktywizm konsumencki, który czasami nie jest taki do końca konsumencki, bo państwo nie musicie być klientami czy konsumentami danej firmy, produktów danej firmy, żeby aktywnie tutaj działać. I przecież tak się często dzieje, że różne akcje, które są na przykład nagłaśniane przez media społecznościowe, zaczynają się od jakiejś kontrowersyjnej sprawy, a z czasem przyłączają się do tego ludzie, którzy na przykład wcale nie kupowali produktów tej firmy, ale kiedy się o tym dowiedzieli, zaczęli się tą sprawą interesować i przyłączać do tego ruchu. I też bym chciała trochę zdjąć taki... My bardzo często zwracamy uwagę tylko na to, co duże i najbardziej widoczne, na te duże firmy. Nie wiem jak państwo, ja miałam doświadczenie pracować i w korporacji, i w małym przedsiębiorstwie i nigdzie moje prawa pracownicze nie były tak zagrożone jak w tej małej firmie. Dlaczego? Bo ona jest niewielka, nikt o niej nie słyszał, jej reputacja specjalnie nie ucierpi, jeśli ja o tym komuś powiem. Tam nie ma standardów, nie ma kodeksów. Bardzo trudno tak naprawdę przebić się do opinii publicznej z informacjami i wydaje mi się, że jeśli mamy być czujni, to nie ślizgać się tylko po powierzchni. I tutaj bardzo duża rola tych dużych firm, które zatrudniają mniejsze jako swoich dostawców. Jeżeli one będą wymagać pewnych standardów, to będą dawać sygnał do rynku, że my chcemy, żebyście się zmieniali, bo wtedy będziecie mogli być naszymi klientami. Czyli to jest takie działanie mocno rynkowe. Czy te problemy są istotne w Polsce? Myślę, że jak najbardziej. Niedawno robiłam wywiad z audytorem, który na zlecenie dużych koncernów sprawdza ich mniejszych dostawców w Polsce pod kątem właśnie standardów społecznych i środowiskowych. Co się okazuje? On mówi, że nawet w Polsce są fabryki, w których zatrudniane są dzieci. Szczególnie w małych miejscowościach. Co gorsza, te dzieci są zatrudniane za zgodą, za wiedzą rodziców, również za własną zgodą. W ten sposób biedniejsze rodziny mogą sobie dorobić. My wcale nie musimy szukać problemów w chińskich fabrykach. Mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia tutaj. Ja mam pierwsze pytanie, które uważam za dość zasadnicze. Notowałam w pamięci, o jakich protestach państwo mówiliście. No więc Occupy Wall Street, prawda? Organizowanie, nawet pan Leper był wymieniony. Natomiast, no i organizacje, prawda, pozarządowe robią różne rzeczy. Natomiast nie było w ogóle mowy o ogromnych ruchach społecznych, które w Polsce istnieją, mają się nawet nieźle, bo na przykład sieć klubów Gazety Polskiej to jest naprawdę zjawisko trwałe i są to kluby niezależne i to jest bardzo duże środowisko. Dzięki temu środowisku na przykład tacy ludzie, którzy się nigdzie nie mieszczą jak my, możemy książki nasze sprzedawać, bo gdzie indziej się nie da, w księgarniach nie, prawda? Był nie tak dawno ogromny marsz w Warszawie. Według mnie wartością tego zdarzenia było to, że tam właśnie szli ludzie, którzy żądali wolnych mediów, chcieli obronić telewizję Trwam i szli związkowcy, prawda? Szli zwolennicy PiSu, co wydaje mi się nie jest chyba jakimś przestępstwem, choć niektórzy tak... Nie, no jest bardzo naganne, ale jeszcze nie wsadza się za to. Z pracy się zwalnia na razie. Więc po prostu myślę, że nie można się tak zawężać tylko do tych działań społecznych i ekonomicznych. Jeśli mówimy
ja nie chcę tutaj, prawda, jakby to powiedzieć, występować w charakterze jakiegoś guru, który dokładnie wiedział, dlaczego Solidarność i jak ją zrobić. No, jakoś nam się to udało, ale myślę, chyba nie powinniśmy zapominać, że i podskórnie, i na wierzchu, i w wydawnictwach, które natychmiast się pojawiły, jako zupełnie niezależne, wolne media w całym ruchu, to bardzo ważne było, żeby się Związek Radziecki od nas od tego, prawda? Czyli ja myślę, że jeśli w tej chwili na przykład mówimy o takich rzeczach, że od okrągłego stołu trwa walka o prawdę historyczną, o ujawnienie, no, o ujawnienie agentów i to jest, w to zaangażowana jest masa ludzi, bo IPN no jest instytutem państwowym i bez ogromnego wsparcia wielu działaczy, historyków, to by niewiele się tu dało ujawnić. Lustrację niby przegraliśmy, ale to nie w tym rzecz. Cały czas działa coś w rodzaju takiej potrzeby obrony suwerenności Polski. Dowodem na to jest chociażby ogromny ruch, który wyrósł po katastrofie w Smoleńsku. I jeśli tego państwo nie bierzecie pod uwagę, to na samych regułach społecznych i ekonomicznych no, niczego się nie da zbudować. Muszą być te dwie nogi, tożsamość narodowa, prawda? Coś takiego, przecież jak myśmy zaczynali, no to Stefan pamięta, jak zaczynaliśmy nasze rozważania nad globalnym zagrożeniem, prawda, tym rozrostem tych transgranicznych spółek akcyjnych, ogromnych tam, to przede wszystkim od razu pierwsze pytanie to było, kto się może temu przeciwstawić. No nie społeczność lokalna, w jakimś tam zakresie może, ale przede wszystkim państwo, prawda? Państwo ma jeszcze jakie takie możliwości, prawda, stanowić jakąś ochronę polityczną, ekonomiczną przed tym, co tymi zgubnymi skutkami, które niesie tak ta finansowa globalizacja. I po prostu myślę, że nie można tego wyłączyć. No, patriotyzm, dlaczego ja głosuję na PiS? Dlatego, że Jarosław Kaczyński powiedział, że on widzi szansę w patriotyzmie gospodarczym. A Lech Kaczyński, to pamiętam, bo też tak badałam, no, czekałam, kiedy ktoś wreszcie z naszych elit politycznych powie cokolwiek o tym, że ten proces obniżania standardów, prawda, wynagradzania i tak dalej, że to prowadzi do ściany, ponieważ no nie mogą te biznesy uciekać w kółko tam, gdzie jest tańsza robocizna i gdzie można do rzeki wylać wszystko. No bo jeśli się w ten sposób to traktuje, to potem pracę niewolniczą mamy w Europie, nawet jak tu pani wspomniała, nawet w przedsiębiorstwach polskich, prawda? Pracują dzieci, pracują jakimś tam Ukraińcom, zabierane są paszporty. Przed tym się nie ucieknie, to jest taki, wbrew temu, co mówią ci monetaryści, globaliści, że to powoduje, że wszystkie łódki się podnoszą. Nieprawda, no, jedne toną, a drugie są coraz bardziej przypominają kanonierki, prawda? I Lech Kaczyński powiedział kiedyś, co wydawało mi się, że świadczy, że on chyba coś rozumie. No przepraszam, że tak mówię o świętej pamięci prezydencie, że coś rozumie. On powiedział, proszę państwa, poniżej 10 centów za godzinę, czyli tyle, ile dostanie robotnik chiński, nie zejdziecie. I myślę, że ta obrona zarobków, obrona praw pracowniczych, to jest to pole, na którym jest najwięcej do zrobienia. Bo tego ludzie nie rozumieją. Mówią, bo w kryzysie tak jest. No, w kryzysie tak jest, że związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych, jak był
ciężki kryzys, to zamiast, prawda, walczyć o podniesienie płac, bo tych ludzi zwalniali z pracy i nic się nie dawało już jakby zrobić, no to organizowali im farmy, na których oni tam przynajmniej jakąś pietruszkę sadzili, żeby mogli przeżyć. Wtedy, kiedy związki zawodowe są najbardziej potrzebne, mają najtrudniejszą sytuację. I myślę, że to uświadamianie, że to po prostu, że tu kij ma dwa końce, że to wróci, że tu, prawda, jeśli się zgodzimy, żeby biznes nie upadł i w związku z tym niech będą te umowy śmieciowe, niech będzie 18-godzinny dzień pracy i tak dalej, to po prostu to pogłębia kryzys, że jednak tutaj ten niby taki egoistyczny, prywatny interes tego robola, który po prostu mówi, że on musi dostać więcej, to jest to, co pozwala ten kryzys hamować. Dziękuję. Ja tutaj wrócę, Remi, do tego pierwszego stwierdzenia, bo ty powiedziałeś, że z tych protestów nic nie pozostało, albo ułamek. Nie zgodzę się z tym, bo bynajmniej z mojej działki jakieś te protesty od 97, wysypywanie zboża, co się okazało, że po iluś tam wysypywaniach masę firm się wycofało z tego nielegalnego wwozu zboża skażonego czy kukurydzy GMO, bardzo dużo się wycywało, to odczuli rolnicy, gdzie medialnie te nawet pokazywali, że ileś tam kilkadziesiąt transportów cofnięto tego zboża skażonego. Także bardzo dużo pozostało. Tak samo inne grupy społeczne, które protestowały, to dużo zostało, tylko że władza nie chciała tego przedstawiać, bo my żeśmy udokumentowali, że jest to przemyt nielegalny. Oni o tym nie mówili, bo nie chcieli. My żeśmy o tym mówili. Masę polityków się powycyfało, także z tych protestów, te protesty podejrzewam, że nie poszły na marne. Bardzo dużo zostało. Tylko, że wiadomo, no, każda władza zataja pewne tajemnice. Tutaj przykład taki od siebie dam, gdzie my żeśmy radykalnie działali, wysypywali te zboże i przykład na przykład likwidacji Najman i Łapiński za PSL-u i SLD chcieli przejąć najnowocześniejszy szpital w Wielingórze, gdzie zastraszyłem, że puszczę pszczoły do urzędu marszałkowskiego, gdzie był bardzo zadłużony. Przestraszyli się, bo mówiłem, jak Zagórny mówi, że puści, to puści. Zresztą powiedziałem, że lepiej, żeby 10 osób umarło w urzędzie marszałkowskim, niż prawie 100-tysięczne miasto bez szpitala. I co się okazało? Do dzisiaj nikt nie wie, zadłużenie zostało ściągnięte i szpital już 7 rok funkcjonuje i nikt go nie chce likwidować. Także te działania pozostawiły bardzo wiele. I tutaj bym się właśnie nie zgodził tym, że zostało. Fakt, że każda władza przestrasza różnych działaczy jakimiś tam wyrokami czy czymś i jest ciężko dzisiaj zorganizować może taką grupę. Ale to, co zostało zrobione poprzez te działania różnych grup społecznych, zostało. Dziękuję. To ja może tylko tak w ramach, myśmy się troszeczkę źle zrozumieli, to nie chodzi o to, że masz oczywiście ogromną rację w sensie tego, że mnóstwo takich działań przyniosło efekty, jasne, tak. Ja mówiłem raczej o tym, że po prostu troszeczkę, moim zdaniem, za mało zostało takiej naszej bazy instytucjonalnej, organizacyjnej po prostu, to jest dla mnie problem, bo mnóstwo protestów było wygranych, czy całościowo, czy połowicznie. Dzięki nim żyjemy w kraju, który jest dużo lepszy niż by był, gdybyśmy po prostu się nie buntowali. Także to absolutnie nie chciałem powiedzieć, że to było na nic. Nie w tym rzecz. Ja po prostu mam problem z tym, że ileś właśnie takich szlachetnych wysiłków w konkretnych sprawach efektywnych jednak nie przełożyło się na to, że mamy siłę obecnie na tyle dużą, żeby jednak wygrywać tych spraw znacznie więcej i mniejszym wysiłkiem tak naprawdę, bo mówię, problemem też jest to, że moim zdaniem społeczeństwo dobre to nie jest społeczeństwo, które ciągle walczy, to jest społeczeństwo, które nie musi walczyć, dlatego że pewne rzeczy są po prostu dobrze załatwione, bo nie każdy ma, powiedzmy sobie to szczerze, naturę wojownika, buntownika, nie każdy ma tyle sił, żeby ciągle się o podstawowe sprawy pewne upominać, więc to jest jakby dla mnie problemem takim głównym, że nie stworzyliśmy pewnej takiej stałej bazy, z której by już było dzisiaj pewne rzeczy po prostu robić łatwiej, ale to absolutnie nie chodzi o to, że się nie udało wielu rzeczy zrobić, bo się udało mnóstwo fajnych rzeczy zrobić. Ja tutaj jestem i z tego i zadowolony i uważam, że w tych realiach, które były, być może osiągnęliśmy tak naprawdę maksimum i też jestem pełen podziwu dla mnóstwa ludzi, którzy po prostu tego dokonali tak naprawdę, bo to byli tacy nieraz bardzo cisi bohaterowie naszych czasów, że w bardzo trudnych warunkach, w bardzo niesprzyjającej sytuacji zatwili mnóstwo ważnych, cennych rzeczy.
No więc ja chciałem odpowiedzieć na to bardzo trudne pytanie, które było zadane jako pierwsze, tak? Co zostało z tych ruchów społecznych na stałe i dlaczego zostaje tak mało? Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Ja tu troszkę będę narcyzem, powiem, że chyba odkryłem odpowiedź, nie wiem czy całkowitą, ale... To znaczy przede wszystkim zostaje tak mało dlatego, że te wszystkie ruchy są organizowane w pewien, w ten sam sposób. I według jakiejś pewnej teorii myślenia, znaczy według sposobu myślenia, które zresztą było słychać też u was, w waszych wypowiedziach, znaczy słyszeliśmy tam miliony ludzi na ulicach, we Francji, pierwsza Solidarność, miliony, cały czas fetysz masy, tak? Tak? Jesteśmy na spotkaniu, gdzie mamy mówić o partycypacji i cały czas fetysz masy, masy na ulicy. Ja przypomnę, że akurat Solidarność nie wygrała tylko te draskie naprawdę wygrałaś w sierpniu, nie wygrała wyprowadzając ludzi na ulicę. Wygrała właśnie dlatego, że nie wyprowadziła ludzi na ulicę. Tak? I dzisiaj jak widzimy Solidarność, która demonstruje na ulicy, to dlatego, że ta Solidarność nie jest w stanie zrobić nic w zakładach pracy od lat. Tak? To jest tak naprawdę działanie pozorne i czy tam będzie 30 tysięcy, czy 300 tysięcy ludzi. Możemy to rozbić, znaczy władza jest w stanie to rozbić. Rozbiła w Warszawie w roku 82 110 tysięcy ludzi na ulicy środkami technicznymi i po prostu... Więc jaka jest odpowiedź? Moim zdaniem te ruchy nie tworzą dwóch rzeczy, tak? Po pierwsze nie tworzą etyki u swoich członków, systemu wartości, bo to nie jest tak, że sam bunt nie jest żadną kategorią zmiany, tak? I nie jest tak, ja mam dość długie doświadczenie, jeżeli chodzi o działalność w ruchu lokatorskim, także w jakichś pracowniczych sprawach działałem, to nie jest tak, że ludzie, którzy przychodzą do ruchu społecznego, tak naprawdę różnią się etycznie systemem wartości, tak, od tych, którzy ich prześladują. Więc przeciwnie, tak? W wielu przypadkach, kiedy na przykład przychodzili lokatorzy, to pierwsze spotkanie z lokatorem, to było spotkanie z człowiekiem, który miał tak opresywny w ogóle system wartości, tak, który poza swoją własną sytuacją, tak naprawdę, znaczy, gdyby takiego człowieka zamienić, tak, rolami tylko, tak, gdyby on był właścicielem kamienicy, on by robił to samo, tak, tylko że on był w konkretnej sytuacji, a to nie znaczy, że on ma inny system etyczny. I taki ruch społeczny, żeby coś zmieniać, tak, długofalowo, on musi nie tylko próbować załatwić tą konkretną sprawę, tak, czy to jest ruch lokatorski, czy ruch pracowniczy, czy ruch rolników, ale musi umieć kształtować i to musi być praca wewnątrz, konkretna praca, świadoma praca ludzi, żeby ludziom tłumaczyć, z czego wynika, tak. Znaczy pokazać cały kontekst sytuacji, ale też zmienić jego system wartości, tak? To tak naprawdę to nie jest trudne. To wystarczy to trochę tak podrapać jak złotko na jakiejś takiej naklejce z zagadką, z krzyżówką, bo często ludzie są bardzo etyczni, bo często ci ludzie, którzy są bardzo opresyjni w sprawach społecznych, dlatego że tak naprawdę odtwarzają pewien schemat, tak? Który słyszą w mediach, nie zastanawiali się nigdy głęboko nad tymi sprawami, nigdy się interesowali stroną społeczną, są bardzo etyczni wewnętrznie, tak, znaczy w stosunkach wobec innych ludzi, tak, ci sami ludzie, którzy nie wiem, którzy mieli straszliwe teorie, prawda, dotyczące swojego problemu mieszkaniowego, byli bardzo solidarni wewnątrz grupy i tak dalej, więc to można odkryć u ludzi, tylko trzeba to robić, a tego prawie nikt nie robi, tak jak patrzę, bo nie, po prostu nie robi, bo nie ma czasu, tak, bo trzeba organizować demonstrację, bo trzeba wydać pismo, bo trzeba zrobić konkretną akcję, bo trzeba dotrzymać termin i tak dalej. Nigdy nie ma tego momentu, tak. Druga rzecz, którą trzeba ukształtować u ludzi, to jest tożsamość, tak, bo człowiek przychodzi tak naprawdę jak klient, często tak jak do firmy, tak, do ruchu lokatorskiego, ruchu społecznego, no nie odróżnia tego, tylko że nie musi płacić, prawda, to co jest bardzo miłe. A tak naprawdę on przychodzi, już chce skorzystać, już super, jak chce podać tą ulotkę, gdzieś przejść, przyjść na demonstrację na godzinę, ale to nic nie tworzy tak naprawdę. To, co trzeba wypracować u ludzi, to przekonać ich właśnie do partycypacji, czyli przede wszystkim stworzyć w nich tożsamość, że mają prawo decydować, tak? Że mają prawo decydować. Ludzie, że na tym polega równość, bo ludzie zazwyczaj postrzegają równość tylko jako równość wobec prawa, tak? Żebyśmy mieli wszyscy takie same prawa, byli tak samo oceniani. Natomiast trzeba wypracować taką pewną bezczelność człowieka wobec świata, tak? Że ja jako jednostka mam coś do powiedzenia. Przede wszystkim znam się na czymś, mam jakąś wiedzę zawodową, praktyczną, życiową, mogę coś współtworzyć. Tego nie ma między innymi dlatego, że żyjemy w epoce merytokracji, tak? I przeciętny człowiek, jak się go spyta, tak, ja chcę tam pomóc, ale na pewno pan się lepiej zna na tych sprawach, nie? Przychodzi do mnie, tak? Bo ja jestem działaczem lokatorskim. Ja mówię, a skąd pan wie, że ja się lepiej znam, skoro pan mnie widzi pierwszy raz w życiu na oczy, tak? Może pan się lepiej zna, nie? Może to ja szukam fachowca. I to trzeba starać się kształtować.
Tego nikt nie robi. Moim zdaniem nikt nie robi. Ja próbowałem z jakąś tam grupką ludzi przez pewien czas w ruchu lokatorskim to robić. Tak jak mówię, to nie jest trudne, ale nigdy na to nie ma czasu. Więc to są te dwie rzeczy. Natomiast ten cały fetysz masy, prawda, no, który tak, nie wiem, zabrzmiał, ja to zazwyczaj mi się kojarzy z jakimiś takimi spotkaniami organizacji trockistowskich, gdzie tam masy, tłumy, robotnicy w kufajkach, miliony ludzi, prawda. Sam, weźmy, ta tożsamość też daje nam szansę właśnie na tworzenie czegoś pozytywnego, na pozytywnych wartości, bo weźmy słownictwo, które jest, oburzeni, okupujący, tak. Co znaczy, że ktoś jest oburzony? To nic nie znaczy, no oburzył się, znaczy świat się nie rozpadnie, świat nie zapłacze nad jego bólem, tak, bo taki jest skonstruowany. Antykomuniści, antyfaszyści, antykapitaliści, po prostu antyglobaliści, wszystko anty, tak? A nie wiadomo, co jest pozytywnego. I tak naprawdę oczywiście akurat obywatel to robi, chociaż ja zawsze namawiam was, żeby jeszcze bardziej, żeby tworzyć tą wartość pozytywną, tak? Żebym ja nie był anty, tylko żebym tam był socjalistą, czy narodowcem, czy kimś tam, tak? Bo to jest ta zmiana, prawda? Kiedyś ludzie odnosili się w swoich marzeniach do jakiejś rzeczywistości, dobra wspólnego, tak? Do grupy, tak? Ktoś chciał tworzyć socjalizm, ktoś chciał w ramach narodu coś tworzyć. Teraz jest tylko anty. Więc to są te dwie rzeczy i moim zdaniem ruchy społeczne tego w Polsce nie wytwarzają. Moim zdaniem nie wytworzyła tego pierwsza Solidarność, bo oczywiście są państwo Gwiazdowie, są państwo Romaszewcy, jest wielu innych wspaniałych ludzi, ale jak ja rozmawiam z przeciętnym człowiekiem, który przyznaje się do tej tradycji, to on często nawet nie słyszał o programie pierwszej Rzeczpospolitej. Po prostu, no to gdzieś zostało. Ja szukałem swego czasu w internecie programu Samorządnej Rzeczpospolitej i była tylko na stronie organizacji trockistowskiej, tak? Nawet Solidarność jako związek zawodowy nie ma tego programu, tak? Nie pokazuje tego, tak? Więc to nie wytworzyło, znaczy ten zryw nie wytworzył tej etyki masowo, tak? Dzięki temu, nie wiem, tak? Dzisiaj większość społeczeństwa, nie wiem, popiera wprowadzenie stanu wojennego według badań, tak? No to pokazuje i dalej my nie umiemy tego tworzyć, tak? Czyli już podsumowując, przepraszam, bo się rozgadałem, znaczy w tej masie zajęć codziennych, tak, organizowania, pracy, no jakoś środowisko obywatela nie muszę mówić, prawda, co to jest ta codzienna charówka, trzeba znaleźć czas na tą taką, brzydko mówiąc, może językiem z innej epoki, ale to jakby nie o to samo mi chodzi, pracę polityczną, nie? Pracę polityczną, czyli pracę z człowiekiem, nauczenie go tożsamości, znaczy znalezienie u niego tożsamości, nie nauczenie go tożsamości, znalezienie u niego tożsamości, tak? Przekonanie go, że on jest podmiotem, tak? I że ma prawo decydować, tak? Że on może zabrać głos na przykład w sprawie, nie wiem, systemu mentalnego, bo on powie, nie znam się, prawda? Tam jacyś profesorowie, tylko na uniwersytetach się znają, ja próbowałem czytać, ale tam nie rozumiem połowy, tak? I tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga to wartości, tak? To nie jest tylko tak, że my ciebie bronimy, i ty siebie bronisz, bo jesteś lokatorem w opresyjnej sytuacji, bo ktoś chce cię wyrzucić, tak? Tylko to jest tak, że jest wielu ludzi, tak? Że to jest część pewnego zagadnienia i że to wynika z pewnej wartości, tak? Jeżeli to się wbije u ludzi, to zostaje, nie? No, u tych ludzi, którzy, nie wiem, mojemu się środowisku udało się, tak? Tak jak oni odeszli z tych organizacji, często ich nie ma, no, zmienili życie, to oni gdzieś tam zadzwonią, spytają się, czy pomóc w jakiejś konkretnej rzeczy, tak? Podadzą jakiś pomysł, tak? Bo stali się podmiotami. Dobra, dziękuję, przepraszam, że tak długo. To teraz krótki komentarz Remika. Przepraszam, tak ciągle gadam, ale to, co powiedział Andrzej, no jest z kapitalną rzeczą tak naprawdę. Ja bardzo się cieszę, że taki głos padł, no bo tak, no my nie o wszystkim po prostu w trakcie dyskusji pamiętamy. To człowiek nie jest doskonały oczywiście. To, co powiedział Andrzej o tym, tak naprawdę o przemianie systemu wartości jako takiej jednej z kluczowych rzeczy, To jest stwierdzenie bardzo mądre i podstawowe, a i też stwierdzenie, które ma w Polsce taką bardzo długą tradycję, bo to jest tak naprawdę teza Edwarda Abramowskiego, że rewolucję polityczną musi poprzedzać rewolucja mentalna, tak naprawdę, przemiana sumień, tak naprawdę, że nie da się zrobić dobrego społeczeństwa z ludźmi, którzy mają za sobą bagaż tak naprawdę pewnych złych nawyków, postaw, systemów wartości, że najpierw trzeba się po prostu przemienić, że tak powiemy, moralnie, mentalnie, żeby po prostu ten lepszy świat faktycznie stworzyć, zamiast stworzyć nowej wersji złego świata. I też to co się oczywiście Abramowski też pewnie
Może nie będę mówił za chodzi. Abramowski też podkreślał przede wszystkim to, że to, że to nie może być przemiana indywidualna. To nie chodzi o to, żeby zostać indywidualnie świętym, że to musi być przemiana realizowana po prostu w społeczeństwie z innymi ludźmi, w ramach po prostu przekształcania tego na lepsze się nawzajem. Nie chodzi o to, żeby zostać, nie wiem, właśnie jakimś doskonałą jednostką, która sobie gdzieś tam w domu w M2 czy w M3 siedzi i kultywuje doskonałość, tylko żeby właśnie to robić razem z innymi ludźmi. Więc myśmy te myśli Abramowskiego starali się przypomnieć. Natomiast zgadzam się, no jest błędem rzeczywiście takim, że poświęca się samej tego rodzaju pracy po prostu bardzo mało czasu, bo niestety jest tak, że tego czasu na wszystko nie ma. Być może faktycznie no, to jest też coś dla nas i dla, choćby mówię, dla naszego środowiska, dla środowiska obywatela do przemyślenia, że może faktycznie na to większy nacisk należy położyć kosztem, że tak powiem, pewnych produktów na zewnątrz, które się gdzieś tam generuje właśnie w ramach terminu, w ramach ciągłej takiej gonitwy. Natomiast mówię, ja się bardzo cieszę, że taki głos padł, bo to jest bardzo, bardzo mądra, wręcz taka fundamentalna sprawa, której w tych naszych wypowiedziach no, bije się w swoje piersi przynajmniej zabrakło. Ja bym chciała podsumować, bo mnie też się wydawało, że to jest bardzo fundamentalne, co pan Andrzej powiedział, i myślę sobie, że to po prostu znaczy tyle, że każdy z nas powinien produkować środowisko, a nie produkty zewnętrzne. No, niestety czasami są konieczne te produkty zewnętrzne, żeby było widać to środowisko, ale zasadniczą rzeczą jest no, po prostu funkcjonowanie rozmaitych środowisk i właśnie no, te zmiany mentalne. To jest zasadnicza sprawa, ale do tego trzeba mieć kupę czasu, bo to trzeba się zbierać, gadać, a to jest takie mało produktywne, słuchajcie, wszyscy uważają, że to jest strata czasu, ja już właśnie muszę coś tam i tak dalej. Także to nie jest takie łatwe. Mówimy jednym słowem, jak tu słyszałem i w dyskusjach, solidarność. Poproszono mnie kiedyś na spotkanie z młodzieżą, która chciała ileś tam lat temu już usłyszeć coś o solidarności. No więc żeśmy pojechali, był kościół pełen młodzieży. Jak im zacząłem opowiadać w 80 roku o Solidarności, to w pewnym momencie mi chłopak przerwał, zrywając się, ale to jest fantastyczne, co robiliście. Niech pan powie, czemu robiliście to pod takim gównianym sztandarem. Nie ma jednej Solidarności, żeby Śniadek nawet 24 godziny to powtarzał. Była Solidarność pierwsza i była prawicowa w sensie nie, że chodzili do kościoła, tylko prawicowa w sensie tym, że wystąpili przeciwko interesom biednych w interesie podejrzanego typu bogaczy na początku III RP i była to bojówka na rzecz najbogatszych. Tego się nie da porównać. Natomiast różnica między prawicą i lewicą sięgam do lat 30. w tych pojęciach. Ania Walentynowicz robiła systematycznie co roku sympozja w trosce o dom ojczysty. Na jednym z takich sympozji zostałem wybrany do rady, do komisji, a nie wiem, czy będę to skrotacyjna, w każdym razie do komisji, która miała opracować wyniki obrad. I napisałem tę rezolucję końcową. Na tych sympozjach była najczarniejsza z czarnych prawica, przynajmniej tak się określali. Po zakończeniu dwudniowych obrad, gdy przeczytałem rezolucję końcową, sala wstała i biła brawo jak po przemówieniach Stalina. A gdy tumult nieco ucichł, z tylnych rzędów przepchał się do mnie członek Rady Naczelnej istniejącego jeszcze wtedy PPS-u i powiedział: Andrzej, to jest najlepszy tekst PPS-u napisany po wojnie. Żyjemy w takiej magmie. Po marszu 13 w zeszłym roku, rozmawiając już w nocy z Ewą Stankiewicz, mówię: wiesz Ewa, a byłem bardzo niedawno na wielkim marszu PPS-u. Ona mówi: tak, a gdzie? Ja mówię: no przecież też byłaś.
Moi drodzy, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to był wielki marsz PPS. Jeżeli by wziąć na przypadkowo uczestników tego marszu, siąść przy piwie i pogadać o poglądach, okazałoby się czysty PPS. My to wszystko tracimy, bo mamy zablokowane, prawda, spojrzenia, oczy, uszy i nie chcemy tego widzieć. Nie chcemy widzieć realiów. To, co Anka wspomniała o modnym z lewej strony pochwale dla agentów. Moi drodzy, to, że ci agenci pracowali dla partii, którą ja, żyjąc od 5 lat pod władzą tej partii, uważałem za partię skrajnie prawicową. Nigdy nie uważałem partii komunistycznej za lewicową, tylko według, kształcąc się jakby na strzępach tego, co zostało z przedwojennej literatury politycznej, dla mnie Komuna i PZPR były partiami prawicowymi, dlatego że były to partie skrajnego wyzysku. Również zgubiliśmy podstawowe słowo z ekonomii, czyli wyzysk. Nikt się tego nie odważy użyć. A to są na przykład wyzysk wyjaśnia podstawowe kwestie ekonomiczne.